się mi nagrywa. Dzień dobry na YouTubie też. Siema wszystkim, Husie Gimajagi. Majagi jeszcze nie ma, ale będzie pewnie za chwilę, więc... Aha, muszę jeszcze kliknąć... nie, muszę jej tak dać... port. I muszę jej kliknąć, że jesteśmy tutaj na kanale. Jesteśmy na kanale live. Ale nie, ja to robię, poczekaj już. Co? Robię ci ten. Ale Husiek pisze mail. Ale pisze mail. Okej, okay, dobra. Jak chcecie być to zoom na kanale, to klikajcie pewnie i będziecie. Witam YouTube. No tak, czat się pokazuje, więc będziecie też się ten. Jeżeli ktoś chce kogoś pozdrowić, to ma okazję. Pozdrawiam. Nie wiem kogo właściwie. Kogo mógłbym pozdrowić? Nie wiem. Dobra, tutaj tych się trzeba pozbyć. Nie wiem, czy iść pierw tutaj, czy tam. Nie, tutaj pójdę, bo pająki są jednak jakoś bardziej takie przyjazne człowiekowi. Niż... co to jest? What the fuck? Lol. Oszukiwał mnie. Weź zostaw go. To ustawiłeś sobie czat, co wprowadzili w końcu? Tak, wprowadzili. Czy tam jeszcze dodali nowych trochę rzeczy? Muszę sobie ogólnie posprawdzać, co jest ogólnie nowego dodanego. No ale to wylukam pewnie za chwil kilkanaście. O, Maja zalogowała się. Czyli pewnie Maja G zaraz się tu pojawi. Kurka to. Jasiek.pl, w tej sprawie odezwę się po live'ie. Tam na fanpage'u, tam gdzie do mnie pisałeś. To też zabijemy. To Maja będzie mogła mi może jakąś paszę zrobić, bo tam żarty mi się kończy, może jakieś kanapki, nie? Przydałyby się, nie? W sumie to kłapnąłbym coś dobrego. Strange. To sobie zostawię. Takie pierdoły, które mi się w zasadzie tutaj nie przydadzą. Gunpowdera mam sporo. A miecz. Dobra, nie ma sprawy, będę czekać. Okej. Okay. Przewybory. Niter. Do czego jest Niter? Thermal Foundation. Tutaj mam te pałki, ale te pałki mi też nie przydają. Szczura nie będę opierdzielał, bo nie chcę. To zostawię. Już będę powoli załączyć. Dobrze, Maju. Cześć, Master Trans. Jak tam firma się rozwija? Dobra. Idę sobie dalej. To tu jest skrzydeczka. Coś ciekawego, co to jest? Iridium Shard. To se wezmę. W ogóle ludzie, jak tam... Bo słyszałem, że poprawiacie oceny. Prawda to? Zrób sobie ten Ender Punch i Ender Storch. Będziesz mogła to wysłać itemy do domu. Okej, okay, to sobie zrobię, ale to sobie zrobię na odcinku. Na przykład, co jest dzisiaj? Wtorek? Poniedziałek? Poniedziałek. To sobie zrobię w czwartek. Na czwartkowy odcinek. O. Wezmę chleb, bo się może ma i przyda. Nie puszczasz muzyki? A nie, bo to będzie na... Nie, bo to na YouTube sobie wrzucę akurat jutro. Bo jeszcze mam sporo nagrywania w nocy. Muszę dorwać, że dorwać. Jestem ugadany z Genghisem, więc... Wow. Więc będzie akurat bez muzyki dzisiaj. Ale jak coś, to sobie możecie coś śpiewać, nie wiem, wodzu. Zaśpiewa im coś. Cześć, Maja. Bo to będzie bez praw autorskich. Jak to nie? Zarościł. A to ty se możesz rościć. Usunę ci filmik, będę rościł. Rościć to sobie wiesz. Zaśpiewaj, wodzu, zaśpiewaj coś, nie wiem. Co by... Daj mi się to swoją budowę. Co by mógł wodzu zaśpiewać? Okej. Kto poprawia, ten poprawia. No niby tak, to prawda. Kto poprawia, ten poprawia. Ile tutaj kwarcyku. Maja, przyda ci jakiś kwarcyk? A, nie wiem, co ty chcesz robić. No bo ja na razie siedzę w dungeonie, więc no. Dobra, nie biorę tego kwarcyku, bo nie będę brał kwarcyku. Wpadł do dziury, więc bo... Shit! Sam żem wpadł. Aj, jobało. Dobra, tutaj.
I ostatnio ktoś mi napisał pod odcinkiem komentarz, że słuchajcie, Huśkowi burczy w brzuchu, ale to było w Minecrafcie. Tak, tak, omawiaj, że to Minecraft. Przecież ja zapchałem dupę, zawsze zapychałem dupkę przed nagrywaniem, więc wiesz. A ty szybko robisz się kłótno, więc no wiesz. Ale dzisiaj nie zrobię tego. Jak tam moja pizza? Dobrze. Zajebczyszta. Się nażarłem jak świnia. Ale to najlepszy był manewr, jak ty wysłałeś, ona tak fajnie pomachała, taka wiesz, jak taki podkurzony ogon. Nie tak robię. A mówiłem, Maja, że masz podkulony ogon? Ja nie mam podkulonego ogona, ty możesz mi teraz podkulony jeszcze bardziej. Podkulony? Bardziej? No. Mój ogon jest wspaniały. Tak. Każdy to tutaj mówi. O, wow. No co? Nic. Nie narzekasz na mój ogon. Pomerdam, jak jestem zadowolony. Ty jak pies? Nie tak jak pies, inaczej. O! O! Jobane! A ten, a nauczyłaś go portować? No chyba będę musiała nauczyć. Co? Podawać łapę jak chcę. Jeszcze, Lele, ty jeszcze nie odzywaj, bo zaraz pograbisz łapę. Po co? A jak tam twoje słuchawki? Też mnie nie denerwuj. Właśnie, jak to twoje słuchawki? Zepsułeś, to teraz masz. A słyszę na jedną słuchawkę na 50%. A. To co zrobiłeś, czy ją zepsułeś? Nic, poszedłem palić, odłożyłem słuchawki. Tak się mówi, nic nie robiłem. Nic, no odłożyłem, wziąłem znowu i... Jak se wpadniesz, to też powiesz, nic nie robiłem, wysoki sądzie. Pani to nie boję. Nie kłam, ja myślałem, że burza idzie. Burza idzie? Tylko idzie burza. Ochotę mam do to, nie, to koniecznie nie będę używał. A w ogóle nie mam plecak przy sobie, nie? No raczej, że mam plecak przy sobie, zajebiście. Czemu sobie bekłem? Czy może to był gdzieś Hungry Spider? A no pewnie, że jest. Patrzcie, jak się tam wałęsa. Dobrze, że miałem plecaczek. Zapomniałem sobie o plecaczku i... Suma summarum go nie wyopróżniłem nawet. Standardowo. Do której Rojf? Tylko Bohun nie przed nagraniem? No właśnie, tylko Bohun nie przed nagraniem. Właśnie, jak Bohun. To tak, co ty wysłał? Ten twój link. On jest interaktywny, to fuk? No bo ja nie mam ukali. A! Jaki ten link? To jest link do podejścia na kanał. Ej, co to tak jakoś tak dziwnie, nie? Patrz, że się pozmieniało coś. Jakieś to nowe... znaczy, jak go klikniesz, to wejdziesz od razu na ten kanał, nie? O nie, słyszę blazy. Płoń, dobra, to się rozwali. W sumie pozbieram sobie te spawnery, bo mogą mi się przydać. Tam są pająki. O, niech to. Nie no, muszę sobie ogarnąć jakiś inny Night Vision, bo ten Night Vision jest taki sen dwa razy. No czemu? O, tam był złoty, ten diamentowy mieczyk, diamond. Wezmę, bo to Maji się może przydać. O, niewidzialność. Nie wiem czemu z tymi podkami, kurde, zbugowane jest chyba, nie? Bo ktoś tam pisał, że to bug, o kurwa, tutaj pisze, ojojoj. Spadam stąd. Tu jest nieprzyjemnie. Ej, za dużo i tutaj się koci. Idę se tu. Tu są te gady. Ty, tu jest ten, ta skrzyneczka z tymi, z giftami jakimiś fajnymi. No szkury. No więcej was. Maja, normalnie jak na burku u nas, jak na burku. Dawno nie byłam na burku. Jak to? No tak to. Ej, skąd się tutaj tak kocą, no?
Kurde. Pasuje mi tu jakieś... Dobra, tu se ciapnę. To jest niewidzialność, nie? Ale kłapnę u sobie. Zaproś Bohuna do serii z Dżingisem, ale Bohun nie gra w Minecrafty. Myślę, żebym namówił Bohuna na Minecrafty? Z nim się ogólnie ciężko zgadzać ostatnio, to co dopiero mówić, że Minecrafta. Dobra, a ja się z wami żegnam. Dokąd? A to czemu? Co? Idę grać. Idę grać. W co idziesz grać? CS-a. CS-a mogę grać. Czekaj, ale ostatnio mówiłeś, że już nigdy więcej nie będziesz grał w CS-a. No właśnie, o. Człowiek zmienny jest. Może iść, papa. Ale jest jak kobieta. Nie mów mi. Dobra, pogadamy sobie później po twoim live, jak skończysz to na ty. Kobieto jedna. Daj. I chcesz nas zostawić. To nie ja wpierdzielę w ciąży. Ale co? O. Kusia, pojechał ci, zaraz będzie degrad. Skończy się. Ciąża. Degrad, jaki degrad? Co ty mnie tutaj imputujesz? Widzę gincie, no. Dobra, idziemy na dół. Do widzenia. A idź i nie wracaj. Paszą w łąty, sobaka. Poczekaj, przyjdziesz jeszcze tu. Ciekawe, który pierwszy. Nie wiem, przyjdziesz jeszcze. Dobra, idziemy. Tam. Przyjdziesz, będziesz chciał jeszcze coś. Ja od ciebie? A co od ciebie chcesz? O nie. A te niemoralne propozycje, które czasami składasz, no. Taki teraz ten. No pięknie. Co mi wysłałeś na Facebooku, to? Teraz się będzie tłumaczył, a kurde, jak ma i nie ma, nikogo nie ma, to... Zaraz tutaj ma jakieś... Tak? Ty masz malego. Ja nie wiedziałem, że ty tam przeżyłeś. Gdzie to jest ta skrzyneczka? Czy ja o czymś nie wiem? Szukali mnie. A ja nie wiesz o tylu rzeczach. Szukali mnie to w ogóle. Dobra. Papa. A teraz papa. Oszukali mnie banda Minecraftowych decydentów polskich. A pierdziele to. Uciekam stąd. Ty, ale czekaj, bo tu też są takie te. No szkury. No nie na żartę to. O. Fucked? No! Puć! Okej, tu se posiedzę, tu se kłapnę. Dopiero wbiłem, siema Kusiek, siema. O, nagranie na YouTube będzie z kamerką? No chyba tak. Macie łyczek czarnej wody akurat teraz. O. A, taka okola z puszki. Jakaś taka dziwna. Ale która co z puszki? No ta z puszki, cośmy w Almie kupili. Jakoś, Almie? No, drażni moje królewskie podniebienie na czarnowodę, jest taka średnia. Ale brylaczek masz. Ja jako koneser czarnej wody powinienem, wiesz, te smaczki mieć. Au, noż jobany. A może ci, że przepiła czarna woda? W życiu. Nie mów takich rzeczy. Nie mogłam się przypić. Bo? No bo mi się... Gdzie wiem, gdzie jak mi się pizza nigdy nie przyżarła, to dopiero czarna woda mi się przypije. Ale tu też nie mam artefaktu. Wiesz, Maja, czego dzisiaj zapomniałem kupić? Nie wiem. Bo mi nic nie mówiłeś. Halogena do łazienki. Bo został mi tylko jeden działający. Fucking shit, nowy subek! Dzięki za suba. Micha Ksiorek, tak? O ile dobrze czytam. Dzięki za subka. No, a nie kupiłem tego halogena. Niedługo, jak tak pójdzie dalej, to będę srał po ciełku. Gorzej, jak sobie nie trafię. Ja to sobie kupisz, palec.
Tylko to, Husio, wrócisz do czasów średniowiecza i kupisz te świeczki. Będziesz miał tak, wiesz, klimatycznie. Nie, bo świeczki nie mogą być, bo jak puszczę bąka, to wiesz, to czasami może się zapalić tam wszystko i wyleci w powietrze. Bo to niebezpieczne jest. Kurde, nie wiem, gdzie tu iść. O, może tu pójdę. Piperałki? Tutaj były jeszcze TNT. Kurde, o! Patrz, jakieś te płytki. Aha, dobra. Tam były tylko chyba dispenser jest z tymi, nie? A rozpierdaszę to. Aha. A, dispenser. Myślałem, że TNT to by było gorzej. O, drzwiczki. Wejdę sobie. A, kolejna płytka naciskowa, ale to kolejna płytka naciskowa tylko po to, żeby otworzyć się tu. No to co, takie puste pomieszczenie? Taki fajny dungeon, tyle niewykorzystanego miejsca. O, to jest obsidian. Mam jakiś ten? Mam, mogę sobie tym... Aha, tutaj nie zatkam, to się kurde... Aha, tu jest strona Endermanów. W sumie... Jesteś daleko od mapki? Znaczy się od domku? Wiesz co, no... Kawałek będzie. Że tak naprawdę to nie wiem ile będzie, ale kawałek będzie. W jakimś dungeonie siedzę tutaj, kurde, zakichanym pod ziemią. Oj. O! O! No jo. No! Co on taki jakiś palony? No, by... Ej, ja te diamenty muszę mieć. O, jest, dwa diamenty. A co ten jakiś taki palony, nie? Patrz, jaki kurde dziwny taki. Fajska na was. Aaa, jest dobre. Tu się ich kotłuje trochę. Au, o, o! Ja pierdykam. O! Pół serduszka. To ci się fuksło. Ale miałem szczęście. Coś bym powiedziała, ale się powstrzymam. O, o, creepery. Dwa serduszka. Allahu Akbar. Nie, nie będę robił na razie Allahu Akbar, bo wylecę sam też w powietrze. Ale by ich tutaj wypierdzieliło. Poszko co z Laserfield będzie jutro odcinek? Jutro? W środę. Jutro. Nie wiem, mam nagrane, ale muszę go wstawić. Dżingisa przed pomocą w Towncrafcie? Nie pomoże mi z Dżingis, bo Towncraft jest takim modem, że każdy sobie indywidualnie ogarnia. Niestety. O, jak tu wyjebało! Ja nie wiem, czy ja chcę tutaj iść. Dobra. Jakim skrótem włączyłaś plecak? B. Każdy może sobie ustawić tak, jak chce. Co mi tutaj... Ja pierdziałem, jaka kolejka, normalnie jak do lekarza.
Ej, co jest ten zubek? Co jest? Są takie jakieś... Fuck it. Maja! Maja, mam problem. Misiek ci napisał fajną rzecz, której powinieneś przeczytać sobie. Wiesz o tym? Aha, jest książka. Bardzo mnie to cieszy. Tylko wiesz, musiałbym jeszcze osobę, która by ci miała dużo odkryć. Ale to spokojnie, ja se ogarnę. Ja to ogarnę, to przecież. Ja powiedziałem tak, nie mam. O! Szlak, ty, to! Wow! Ale jobu! Ups! Ale miałem farta, znowu pół serduszka. Kurde, dzisiaj powinienem w latka muszę chyba zagrać. Już za późno. Wiesz? Ale miałem farta, ale miałem farta. Tylko kurde te skrzynki, nie wiem co w skrzynka było. A być może coś fajnego. Tu sobie przycapnę. Z addon synchronizowany. A widzisz, no dobra, już wiem o tym właśnie addonie, to będę musiał sobie to jakoś skombinować. A nie mam tego. Wow. Ale dziura. Jeszcze żebym takiej dziury nigdy nie widział. Autentycznie. Ej, dobra, więc powiem wam, że ja chcę już chyba stąd wylecieć. O, czemu? O! Fakt, żebym se trafił. Fuck it! Oh no 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 no. Shit! 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 Maja! Ła! Fuck this shit! Nie ma mnie. Oh no no no. Oh fuck it! Spadać ode mnie. Paszą! Co mnie tu podkusiło, żeby tam kurde? Ja odwaga. Znowu pół serduszka. Ja pierdziel. Ty masz szczęście. Tepnij się będzie szybciej, ale ja właśnie się nie chcę tepać, bo ja chcę się wyjść tutaj na powierzchnię, bo chcę poszukać innego tego. A w ogóle co chcesz dzisiaj robić w Minecrafcie? O no. Oh my fuck. Mój Atomic Dissembler. Czyżby był tam jakiś złodziej? Kurde, no to chyba wszystko wskazuje, że był tam złodziej i mi podpierdzielił. Fucker. Mam takie pytanie. Zostajesz tam na dłużej? No. A co? Będziesz się tepać do mnie? To weź no, jakiś duży... To weź jakiś arsenał. No kilowa mi się zajumał z... Jaki arsenał ci masz? Jest. Pierdziel się mały, no i kurwa. A ty brzydko mówisz. Ej. Jezus, już myślałem, że... O. Ale miałem farta. No cześć Maju, witaj. No witam. Aha, tylko że ja chyba ostatnio zgubiłam te okularki. A tutaj okularki raz dają Munchen Instant Damage. Kurde, pasuje tego. Ba. O, dobrze się nic nie wykluło stąd. Dobra, kłapnę sobie tego. No, patrz jak się będzie wyłaniał, kurde, i bił mi Maję.
Nic więcej ciekawego nie ma. Myślę, kiedy jakieś losowanie dla widzów. Właśnie z tym losowaniem muszę ogarnąć wpierw pocztę, bo tam wiem, że są dalej problemy, paczki niektóre nie doszły. No i nie wiem, jak rozwiązać tą kwestię wysyłek, bo tak, jeżeli wysyłam, tak jak mówię, wysyłam list normalny, to nie mam numeru śledzenia i tak jak teraz jest problem na poczcie, to nie mam nawet podpory jakiejś, bo babeczka się mnie pyta jak o numer przesyłki. Ja mówię, no kurka, to nie było na numer przesyłki, no i... I rodzi się problem. I muszę jakoś... Sorry, Maja. Ty mnie pasłeś? Tak, przypadek. Ale czekaj. Dobra, możesz tepać do mnie. I rodzi się problem. Znaczy, mam plan jeszcze dogadać się z jedną firmą, taką po znajomości. Żebym to wysyłał do nich rzeczy, a oni jako sklep będą po prostu wysyłać dalej. I możliwe, że mi pójdą na rękę, bo dla nich to też jakaś reklama. A wszyscy byliby zadowoleni. A ja dzięki temu nie będę musiał przekazywać adresu widzom, osobom, które no tak naprawdę nie chciałbym, żeby miały ten adres niektóry, no bo jedna osoba spoko, a druga osoba mi udostępni ten adres i co wtedy? A gdzie moje rzeczy wzbiłam? Jak to, nie masz swojej rzeczy? No nie mam nic. Wzbiłam wszystko. A nie, czekaj. Jak są? Ale jak jeszcze raz mnie pacniesz... No tak, właśnie o to chodzi, że z numerem paczkę mogę dodać tylko jeżeli nadaje nadawca, nie? Także gdzie może być zwrot, no ale... wiadomo, nie chcę udostępniać swojego prywatnego adresu, a podawanie też innego, zmyślonego, to też... Miałem się z celem, bo to dokładnie to samo, a więcej zapłacę wtedy. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że jak masz skrytkę, to możesz na skrytkę. No właśnie, to jest posrane, że ogólnie paczek poleconych, czy takich listów poleconych z numerem nie mogę skierować sobie na skrytkę pocztową zwrotu, czy na przykład coś takiego, że jestem adresat, to jest skrytka pocztowa. Nie, nie ma. Tak samo chciałem sobie jakieś przekierować listy polecone tutaj z adresu zamieszkania na adres skrytki pocztowej. Nie, nie ma. Absolutnie, no właśnie, jeżeli chodzi o firmę kurierską, no to nie ma czegoś takiego jak dogadania. Mogę sobie podpisać umowę, ale tam też będę jako ja, jako wysyłka, wiecie, no prywatna osoba, nie? Dlatego chcę się dogadać z jedną firmą zaprzyjaźnionym sklepem komputerowym, który po prostu będzie mi wysyłał paczki prawdopodobnie jako sklep komputerowy. Chyba okay. tak będzie najpewniej. Dla mnie no troszeczkę więcej zachodu, no ale najwygodniej chyba dla wszystkich. Podaj adres wodza, tak? A jak się teraz idziemy? Tylko poznać, czy paczki do tych, co ludzi wysłałem, czy dotrą. No. Mam nadzieję, że dotrą prędzej czy później, a jak nie, no to będziemy kombinować jakoś inaczej, zastępczo, żeby te osoby, które no wygrały coś, jednak coś ich miały z tego. Tylko wiesz, teraz też jesteś o tyle, że ktoś to też nie mógł dostać, przesyłka, może ci powiedzieć, że nie dostał, nie? No tak, no wiadomo, no ale to już się mówi, no... No trudno, nie? Jak to mówią, co zrobisz, nic nie zrobisz. Ty spawnerów nie potrzebujesz, nie? Znaczy, ja już mam tyle tych spawnerów, że raczej nie. Paczkomat, a w paczkomacie nadam jako osoba na przykład tam byle co? Że... Tylko znowu weźmy pod uwagę, że paczkomaty impostu nie obsługuje każdej miejscowości i jeżeli ktoś na przykład jest z jakiejś wioski czy coś, no to będzie problem też z taką wysyłką. Chyba, że do jakiegoś większego miasta w pobliżu, no ale jak ktoś będzie miał na przykład 40 km. No wiesz, nie każdy też chce jechać, nie wiadomo jak daleko, nie? Gdyby jeszcze InPost obsługiwał wszystkie miejscowości, to
To by można było coś takiego spróbować, jeżeli chodzi o paczkomaty, no ale nie wiem, jak jest tam z nadawcą, nie? No ale znowu problem się rodzi w tym, że InPost nie obsługuje każdej miejscowości. I... jest i tak niedobrze. Łyszku, jakie gry mogę nagrywać na YouTube bez konsekwencji? No w sumie prawie, że każdą tam... Jeżeli będziesz miał na przykład partnerstwo z jakąś lepszą firmą czy coś, to nikt się nie będzie do ciebie czepiał. Kiedy dasz komuś głos na TS-ie? Dam za chwilkę. Jakiego dostałem strzała od kogoś. Cyp serduszko. Znowu. Też miałam puk. Nie mam tak jeszcze. Łapnąć. Jaśniej. Co sądzisz o wstąpieniu Gimpera i tego drugiego w TVN? Już mówiliśmy z Dżingisem w ETS-ie. Jeden prawnik, Ator, to se radę w życiu da, a drugi Gimper to powinien się kurwa udać na leczenie psychiatryczne i tyle, nic więcej. No. I ewentualnie wrócić, jak stwierdzą, że z jego głową jest już wszystko w porządku. Bo na razie wychodzi, że jeden i drugi jest gówno wart siebie nawzajem. Crash? Oj, no. Jaki crash? Nie wiem. Ja się nie znam. To drama to śmiech na sali. No drama, to śmiech. Śmiech, no skopiuj. Albo zrób screena i później mi myślisz. A ja się przedostaję na powierzchnię gdzieś. What the fuck? What? Widzisz jakie oszukista mały? Kurde, od małego oszukuję. Ej, ale tam są moje rzeczy. Aha. Jak, to zabiliście? Nie. Zabili mnie i... narodziłam się w domu i no... Aha, to, no to tepnij się do mnie, czy tam... No tepnij się, jak się tepnę, jak dopiero muszę Minecrafta włączać. Aaa, no dobra, okej. TVN nie powinien się wpierdzielić do YouTube'a, no... Też tak myślę, że telewizja nie powinna się wpierdzić do YouTube'a, ale ja myślę, że ten cały zabieg z TVN-em i tak dalej to jest kwestia ruchu Atora. Wątpię, żeby telewizja... Czemu myślisz, że akurat jako ruchu? No, czy telewizja chciałaby się zajmować jakimiś dwoma debilami z internetu, którzy dramują między sobą? Znaczy, ja powiem tak, no Gimper też nie fajnie, bo mimo wszystko ciśnie ty tam Atora, tam jego rodziców, że tam pękniesz jak guma starym woźniaka czy coś, no to jest trochę tak, no nie za bardzo, nie? Musi, da się wysłać w paczkomacie bez twojego adresu. O! No ale tak, co z kwestią... Jeśli paczko, znaczy InPost nie obsługuje danej miejscowości. I wtedy też jeszcze mamy problem. Czy ta osoba musi się przyjechać do miasta, gdzie jest? Tylko no. Kaczak to jest nie wiadomo gdzie. No właśnie. Muszę zobaczyć, jak wygląda obecnie obsadzenie InPostu Polski. Jakie mają zasięgi? Może coś się zmieniło? Niech nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o hajs. Prawda. Szczera prawda. Ja się tutaj chwilę zabuduję. Idę siusiu. No to pięknie.
A ty jesteś dalej w tym samym miejscu? Czy ja się zabudowałem, więc no. Jak coś, to będziesz miała tutaj miejsce, możesz się tepnąć do mnie. No to ty czekaj, bo ja zanim się tepnę, trochę minie. No dobra, ale jak coś, to jestem w takim w miarę dostępnym miejscu, więc jak coś, to się możesz tepnąć i tam sobie rozbić, tylko mnie zabuduj później. Dobra, a tymczasem ja zaraz wracam. Także no, dla widzów to mam teraz pakiet super ekstra reklam. Także widzimy się za chwilę. O, jestem sobie. Dobry. Jak tam Maja? Na razie czekam na ciebie. No to, a to czy nie typałaś się do mnie? Typnęłam się. No to ja już wychodzę stąd. Tylko, że wiesz, ja nie mam nic. Nie chcę iść. No a gdzie to masz te rzeczy? No bo ja nie wiem, to musisz mnie zaprowadzić jakoś mniej więcej. No ja wiem. No to już masz ten znacznik. O, no zapomniałam, że nie mam czego do pływania. No to tapnij się do mnie. Albo czekaj, masz ten. Czekaj. Masz tu. Czekaj. Już zaczęłam. O, właśnie tu. Czekaj, bo... Tak to liczy się... No i zabrał mi wodę. No ale po co ci ta woda? Bo się paliłam. Jak się paliłaś? No się nie paliłaś. Dobra, i chodź. Zbierz sobie rzeczy i chodź. No czekaj, co się takie niedziakliwe? Palutki, czepunia... Wszystko zabrane? No i gdzie miś? No za mną tu. Chodź. Dziękuję. My co mamy zbierać, czy nie zbierać? Nie, ja sobie po prostu są. A wyjść. Wyjść. To ja idę za tobą. Tutaj śnieżek. Tutaj chodź. Paja jajung. Okej. Tam jest na dół. Tu nie. Trzeba wiedzieć, gdzie się ma wkopać. O. Borówki zielone. Czyli są borówki. A ja to mówię borówki. Ale już mi dzisiaj tak ludzie... Kogo zdenerwowali tam ludzie? Co się stało? O, ja pierdzielę! Co jest to? Nic, coś bym powiedział, ale nie powiem. Czemu? Powiem po live'ie. Chyba jesteśmy chyba w jakichś kurka górach tutaj. O! A chyba nie? O Wojtek? O, słyszę... Ej, Maja! Czekaj! Co? No bo ja to kopię. Gustrasz się! Słyszę miszka. O, bo ja to też. Kurka cały noc jest. Mówię. Wiesz? Co? Wiesz, że cały czas się słyszę. Cały czas coś nawija. Ale to gdzie nawije? No, nawija ten misiek. O! Jakie to jebilcze! Mopsy. O, pajajajung! Pajajajung. Pajajajung. Ty, dobra, ale teraz tak. O, jest ta wiocha. Chodź, zobaczymy, co tam w wiosce jest. Może będą jakieś łóżka, to sobie byśmy się przekimali do rana. Aaa,
Och, to mam uchylone i słyszę jakąś, kurde, nie wiem, rozwydrzoną nastkę. Ożeż ty! Maja! Co? Fucking dirt! O! Pewnie ze sobą miałeś pół serduszka i przeżyłeś. A nie, bo teraz miałem więcej. Ty, tam są łóżka, będziemy mieli gdzie spać. Chodź, Maja. No są, w tym dużym domku. To trzeba tam wejść. Łożem się. Ej, tam gwałt? Musi nic otworzyć. No chodź. Otwarte. Masakra. To jest zjebana trzynastka chyba. Co to jest? Wooden storage kraj. O, jakie fajne! Włoch menene, biorę to. Ups. Jedno łóżko tylko? No, a czekaj, może jeszcze z innym. A to coś chyba? Wodni stąd małej zikrydzi. Ups. Zabiłem konia. Nie, bo to chyba w innych... I to będzie skrzynka. W skrzynce... Taomi Mimiko niż szklaneczki, a raczej te... Jak to się nazywa? Buteleczki. To są te stoliki. Przykro mi, ale jest tylko jeden domek. W jednym domku jest tylko jedno łóżko. Dobra, to nic ze spania. Nie pomyśleli. Pomyśleli o sobie. No właśnie. Ale w ogóle tych ludków nie ma. Wiesz co, podejrzewam, że ci ludki zostali wybici już przez te zombiaki, które tutaj łaziły. No ale to zawsze schowałoby się. Ale wiesz, ale to drzwi nie jest problem wyważyć. Zombiaki tutaj z tymi ludkami to jest prawie jak komornik. Zapuka raz i wchodzi. Au. Mój nos nie swędzi. Będę zły. Pewnie na Genghisa. Braj! Ajajajajaj, widziałem jak coś wyleciała w powietrze. Ale jako piłam! No powinien paść! Trupem! Powinien, ale nie padł. Ale powiem ci, że całkiem ładnie leciałaś. Ha, dzięki. A gdzie jest mój ten? Tu masz zagrobek. Gdzie tu? No tu, stoję na nim właśnie. Halo! A tu... No bo tak leciałaś bokiem, tak punk. No właśnie miejsce spawnu, znaczy tego zabicie mam gdzieś indziej, dlatego ty, dobrze, się zdziwiam, że myśmy martwili się o łóżka, a przecież wełna jest w podłodze. Tam. Jaka wełna. Kto by robił łóżka? Tak dobrze mówi. Wełna jest w podłodze. Może zrobić łóżka, no dokładnie. My nie mamy czasu na robienie łóżek. My mamy czas tylko na używanie łóżek. A z tego trzeba przecież jeszcze ten, drewno i takie inne rzeczy. Chyba nie? Ale to drewno też mielibyśmy na tym. Oj tam, cicho. Wszystko jest. Cicho. Ale trzeba by tego, no jak to się mówi, crafting table, a crafting table tam nie było. To nie jest, że drewna od zarąbania moglibyśmy coś zrobić, ale drewna nie było. O, nie mów wszystkiego. Ale po drugie, my nie jesteśmy tacy, żeby rozbierać komuś dom. Nie, wcale, a ty tak nie robisz czasami, cicho. Że wchodziłeś i niszczyłeś wszystko. Bo poprawiałeś, co ci było potrzebne. Ale to wchodziłem do tego, do domków minecraftowych, a nie wchodziłem do takich domków, no, prawdziwych. Tak. Patrz, jakieś tutaj paje jajem jest fajne, takie pustynne. Paju. Armored spider armor? Ojo.
Chciałeś go potrzymać na ręce, tylko go pijesz. Uuu. O, bo on jeszcze tutaj tak otruł mnie. Otruł mnie jeden gad. Ej, dobra, teraz musimy poszukać albo tutaj, albo pustyni, albo dżungli i tamtej świątyni. Małe robaczki. Małe pajączki wyszły. Okociły się. A? Zabiłaś pajęczą mamę. Oj, oj, oj. I okociłaś pajączki, Maja. Nie okociłam. Jehowi tylko chodzą. Nie ma. No tak, Jehowi. Jehowcy. Chociaż pamiętam, że dawno do mnie nie pukali, bo czasami tak przychodzą i dzwonią, kiedy sobie odbieram domofon, a tam... Czy uważa pan, że może być pan jakoś zbawiony, czy coś? Tak słucham, ja pierdzielę. Pozwoli pan, że przytoczę panu tekst z Ewangelii jakiegoś tam. No i ja mówię, dobrze, dobrze. No i babka się chyba produkowała. Dobry czas, a ja odłożyłem Sławkę i dara. Gdzie lecimy? Tam jest chyba dżungla. O, jest dżungla. Nie, nie jest, to nie dżungla. To drzewa. Posuje mi znaleźć albo świątynię dżunglową, albo pustynię. Ja nie wiem, czy tam jest Tainted Land. O, ja pierdzielę, Tainted Land. Dawno nie widziałem Taintu. O, muszę Kenarowi... No, muszę Kenarowi powiedzieć, kurde, żeby mi ten... Kałamarnicę zmniejszył, bo to jest masa... Wiesz co, Maja, wiesz co, ja tego nie mam, a ty mnie teraz używasz takiej paralotni. Przecież miałam zrobioną, ty też miałeś zrobioną swoją. Ale nie mam, gdzieś mi się zawieruszyła. A to tego ci nie powiem. To jest... Co z tym zrobiłeś? Ale wiesz co, powiem ci, że dobrze się lata. Nie nerwuj. Możesz mieć przyspieszenie. Nie musisz ciągle trzymać przycisku. Same plusy. Tak, jak ktoś z sąsiada nie dołoży dobrze domofonu, to słychać, nie? Jak gadają. Głupi sąsiedzi. Masz tam Maja jakieś te? Ogólnie duży ten Tainted Land. Mhm. To w ogóle potrzebujesz? No, tą świątynię. A skąd widzieliście świątynię? Przecież no nie w dżungli albo w tym, albo w pustyni. Na pustyni. Ale nawet nie wiem, jak to wygląda. No, będziesz widzieć. Zaintryguje cię pewien budynek, który się pojawi w dżungli albo na pustyni. Tylko na razie jest problem, bo ani tej dżungli, ani pustyni. A wiesz, a może wejdziesz, że w dżungle, a tam nie będzie tego czegoś, tego domku. No tak też może być, ale lepiej, żeby był. A po co ci w ogóle ten domek? Potrzebuję. Tu masz ocean. Ale tam już mam kolejny ten. Masz kolejny ten. Tam nic nie masz. Jest. Nie masz. Jest. No dobra, jest. Dobra, przyspieszmy trochę. Byśku, zrobisz w końcu test kamerki z samochodu? O właśnie, no zapomniałem o tym, muszę to zrobić. Oj, sklerotyku. Leży. Muszę szybę przeczyścić alkoholem, bo tłusta się zrobiła. Tłusta się zrobiła, jak moja dupa. Trzeba nie paćkać palcami. A kto powie, że to były palce mają? A może to był... ogon wodza? Ty, tam jest chyba dżungla. Zaczynam się o ciebie martwić. Bo mnie się martwisz? Mhm. No, martw się, martw. Właśnie, co z tym budowaniem domków? Spokojnie, niebawem ruszy. Myślę, że może w tym tygodniu będzie już odcinek na weekend. A jak nie, to po weekendzie. A ten zameczek cię nie interesuje? Ta wieżyczka zameczek? Nie. On nie spełnia taki... twoich oczekiwań? Nie, nie spełnia moich oczekiwań. Jestem wybredny. Tak, pasuje mi znaleźć tego właśnie, no, to co ja chcę, a nie to co ten. A to może jakieś wysepki bardziej, a nie jakieś takie dżungle. No właśnie widzę, kurka woda. To jest problematyczne. Jelonek? Rozplaskany jelonek? No śmiejcie się, ostatnio jadę sobie, a tam kurka jelonki na bagażniku martwe.
Jak A coś to na. zostawiłeś zdjęcie, nie? Tak, zostawiłem zdjęcie. Jak coś to na mojej grupie macie. Ale jak coś to wam pokażę. Pokażę wam, bo mam zdjęcie nawet na fonie. Spróbuję wam to pokazać w przewyborny sposób. Zrobimy sobie tak. Damy sobie tutaj, żeby było dosyć jasno. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ale jechał sobie gość i tutaj w tyle miał jelonki. Tara! Tam były dokładnie dwa jelonki, takie przewyborne jelonki. Dwa? No, dwa. Jednemu tak chamsko łebek zwisał, biedny. Myśliwi ze zdobyczą? Dokładnie tak. I jedzie sobie taki przez miasto z jelonkami dwoma. Aż im kopytka wystawały. Muszę jednak porozumieć sprawdzić z historii jutro. Jak z II wojny światowej to mógłbym napisać, ale jak z innych okresów to... Sorry. Nie bardzo. Patrzę, jaki las, ale to nie taki, nie to co ja potrzebuję. I pewnie szczęście zawsze tak będzie, chociaż dawno nie widziałem jakiejś takiej większej pustyni. A to dziwne, bo w sobie gram z Biomes of Plenty i te pustynie powinny się tutaj w miarę jakoś sensownie generować. O, Maja się do mnie trafiła, bardzo dobrze. No bo nie znalazłam, więc... Popatrz, ja latam. Druga wojna światowa? To z II wojny światowej spoko, mogę za ciebie napisać. Iś ty dobre. Banalne. Druga wojna światowa, nie ma lepszego okresu na historii. No to zadajcie mu pytanie z okresu II wojny światowej. Zobaczymy. Czy warto powierzać... Elo, elo. Tobie. Ja długo szukałem tej pałki, bardzo długo. No to żeś mi teraz pocieszył. Ale ja czasami mam, dzisiaj mam ogólnie wyborne jakieś szczęście do Minecrafta, bo 3 razy czy 4 razy było pół serduszka, także liczę na łód szczęścia. Ale weź, ty masz szczęście, ja mam pecha, więc to się wyrównuje. Jak masz pecha? Przecież ja padałam dzisiaj. A to ty, bo czasami kobiety tak mają. Te gorsze dni. Gorsze dni. No. Ciekawe. Kiedy się rozpoczęła druga wojna światowa? He, we wrześniu. Rok. 39 chyba? O ile dobrze pamiętam. Inwazją Niemiec na Polskę. Creeper idzie na ciebie. Ale to jest ten przyjazny chyba. Friendly. To on jest akurat. Na jakiej wersji gramy? Na 1.7.10. Co mają? Latamy, latamy i nie ma tej dżungli. Skąd był Hitler? Z Austrii. On był z Austriakiem z pochodzenia. Ale to też niemiecki język, więc... Szkop jeden. No właśnie nie ma dżungli, ale tym bardziej nie ma, wiesz, nie ma, kurczę, tego, pustyni, bo pustynia bym bardziej powiedział, że będzie, wiesz. Tam jest kolejny zamek. To był ojcem faszyzmu we Włoszech. Powiedziałbym, że Mussolini. A był kawał gada jednego.
Hitler i jego wypociny. Mein Kampf, dokładnie. Co to daje? Co to takie? Jakaś mgiełka mi się buguje. Albo to są pewnie jakieś bagna albo coś. Co jest? Gdzie ja wpływam w jakieś kurde tutaj dziwne? Jakaś dziwna mgła. No. Magic mgła. Aż dziwne, nie? No, chusiu 5 z plusem, no a jak? Się ogląda sensacje XX wieku, to się wie. Myślę, że na 1.9 nie potrzeba jawy? Nie potrzeba jawy na 1.9? What? Co chciał osiągnąć Hitler? Orgazm z Helgą. A skąd wiesz, że akurat z Helgą, a nie jakąś inną? Nie wiem. Myślisz, że to jest jakąś inną? Kto ci tam wie? Faceci mają różne upodobania. Ale jeżeli chcecie się dużo dowiedzieć o II wojnie światowej, to polecam serial. Alo, alo. Hi Hitler, klap. Zajebisty serial. I ta babeczka, co miała taką, wiesz, taką jakby tubę do słuchania, nie? Tak, babcia. Teściowa René. Wow. Kurde, ale patrz, nigdzie nie ma tego dżungli. No to takie, wiesz, takie dziwne. Jakie polecasz słuchawki do 200 zł? Na pewno nie kreatywki żadne, bo kreatywki są właśnie w tych granicach, ale są plastikowe i słabe. Ale do 200 zł nie wiem. Kurczę, może to poskładaj jeszcze, doskładaj stówkę i kup sobie jakieś pipady. Bo już powinny być w miarę tańsze niż dawniej, więc... Polecam. Dlaczego taki malutki? Mini creeper. Zepsuł się. Zepsułaś go. To jest twoja wina. Jak długo znasz Maję? Ohohohohoho. Ty patrz, Maja. Co? Pająk i na pająku jest creeper. Nie utonął. Uważaj, uważaj! Ale patrz jak fajnie, kurde, nie? Nie widziałeś go? Jo! Ale pierdzielnęł. Ło. Dobra. Kuszko, jeżeli kom ma 4 lata, ale ogólnie śmiga dobrze, to lepiej jest go ulepszyć, czy zainwestować w nowy? Teoretycznie, jeżeli dobrze śmiga, to jeszcze pośmigaj na nim trochę, a później zainwestuj w nowy, bo zmienia się technologia. Więc nie ma sensu udoskonalać czegoś, co już ma tam 4 czy 5 lat. Więc pośmigaj, póki go szlak nie trafi i zmień całkiem platformę. Maja, ratuj, złodziej, kradziej jeden. A mam pytanie, a potrzebna ci będzie taka wyspa latająca? Na razie nie, ale... Tu mam większy problem. Złodziej mi ukradł mój mieczyk, mój dobry mieczyk. Czy ci nie będzie potrzebna z takim potworkiem u góry? Jakim potworkiem u góry? Takim slajmowatym. A nie, co z tym co?
to nie. No i gdzie go masz? Nie, już go nie ma, zabiłem. Ale ci przyszłam pomóc. Tak się poświęciłam. O, superluksy. Właśnie, dobre słuchaweczki superluksy. Nawet mam jedne superluksy, bym wam zaraz powiedział i pokazał nawet, jak chcecie. Czekajcie, zaraz. To są te, które ci polecał Czekajcie, wtedy ten buraczek? Czekajcie, mój duży brzuch. Tak, buraczek mi polecił. Superluksy, właśnie tak sobie wyglądają. Są białe, w fajnym kolorze. Model HD 6.8.1 EVO. Fajnie grają, są wygodne i ogólnie tanie. Do 150 zł chyba je można kupić. Trzymam je tak awaryjnie, aby się te zepsuły, bo naprawdę całkiem fajne. Tylko minus jest taki, że nie mają mikrofonu. Husiek, co powiesz, to sprawdzam z matmy z funkcji. Co ty, człowieku? Z matematyki to ja zawsze dopa miałem. Daj mi spokój z matematyką. Husiek, co powiesz na egzamin z bierzmowania? Nie dzienki. Nie moje klimaty. No, ale jeżeli ktoś chce tanie słuchawki, to te superluksy naprawdę warte zainteresowania. Fajnie grają, no i są tanie. Big Star na propsie. Nie, żebym reklamował. Nie zapłacili mi od razu. Ej, Maja, nigdzie nie ma tej, kurde, tej. No bo zachciało ci się nie wiadomo co. No bo ja potrzebuję, a nie mam. To zawsze takie, jak czegoś potrzebuję, to zawsze tego nie ma. To jest takie wyborne szczęście tutaj minecraftowe. No patrz, jak na złość. Ale dziwne właśnie, że przecież jeszcze rozumiem, żeby nie było właśnie dżungli ani tego, ani pustyni, że grałbym z Biomes of Plenty, ale kurczę, nie gram z Biomes of Plenty i to jest najlepsze. Znaczy tutaj oszukuję, no bo nie, patrzcie ile tych squidów, ja pierdzielę. Nie, muszę Kennerowi to powiedzieć, żeby on to zmniejszył, bo to jest masakra. A co z Black? Pisałeś? Nie, do Blacka też nie pisałem. Chciałem sobie pograć kiedyś może w Hard World kiedyś chciałem sobie pograć, ale jakoś tak, no. Wiecznie czasu brakuje na coś nowego. Co to było? To takie ogody warkoczące. Disconnect. Dlaczego nie odpowiadam na SMS-a? Bo zmieniłem numer. Ale tam pisałem do ciebie na Skype'u odnośnie jednej sprawy, to, ale to ci później kliknę. Co tam jest? A tam jest Maja. W sensie, co to za mob tam, a to Maja. Aha, dzięki. Chłyszko, czy miałeś okazję spróbować frugo smaku ogórka? Co jest? Co jest? O to, aha, bo jasne, nie? No, jeszcze wiecie. Czyś ty zwariował? Chciałbym to zobaczyć, naprawdę chciałbym to zobaczyć. Frugo o smaku ogórka, no chyba bym żygał dalej niż widzę. Fuj! To może spróbujemy, ja to sobie nagram. Ja w sumie zareagowałbym na ogórek jak te koty, które reagują na ogórka na YouTubie. Postaw przy kocie ogórek, to normalnie wystrzeli. Ja też bym tak wystrzelił. Tak? No. Fuj. Ale jakie zwykłe, kiszone, konserwowe? Zwykłe, normalnie tak. Puf! I już mnie nie ma, tyle mnie widzieli przy ogórku. Jak można jeść ogórki? Przecież to jest ohydne. Nie, są dobre. Challenge dla Huśka, nigdy w życiu. No nie, na to to nie macie co liczyć. Ty co to zabiją?
Ale czemu nie? A bo na przykład kukurydzę, żebyś zjadł. Nie jem żadnej kukurydzy, żadnego ogórku, żadnych pomidorów. Nie. Bo? Bo nie lubię. Śmierdzi mi to. Ale spróbujesz sobie. Nie. Ty, co tu robię, biją ten Stonecrafta, lol? Lol? Znaczy Stonecrafta, pfu! Z Twilight Forest. Okay. A spłynąłeś. What? No popatrzcie, kolorowe drzewo tam jest. Ale dlaczego? Jak? Może ktoś to wyjaśnić? No bo... Pizza z ogórkiem nigdy w życiu. Nie zrobiłbym tego pizzy. Bo? Ciebie tak zeszpecić pizzę. No faktycznie. Ej, ale możemy ich spróbować. Nie. Nie, bo mi zaśmierdzi całą pizzę. Nie jem. Dobra, lecę tam. Może tam jakaś będzie ta pustynia, bo może tam coś się okoci. Wina Kenara? O, pizza z szyneczką. Tam dobrze napisał. Pizza z szyneczką. Tak, mięcho. To jest żarcie, a nie, kurde, ogórek. Warzywa. Co jak krowa jest, że trawę żarł? Nie. A dwa, dobre to jest. Nie. Na pizzy musi być dużo szyneczki, ewentualnie salami i dobry serek mi wystarczy. Pełnia szczęścia. No i ewentualnie może być jeszcze papryka czerwona, bo akurat tu lubię. Ewentualnie taka czerwona ostra. Ostatnio pamiętasz, nie chciałeś. A ostatnio nie chciałem. Pytałem się, czy coś o tą też nie chciałeś. A może sobie kupimy jeszcze to, co ostatnio? Co możemy trzeba spalić. Kupić, ale ty jesz, ja jej nie jem. Ja widzę, że jakiś błąd masz ID, że światami, że pojawiają się drzewa Twilight. No właśnie, nie tylko, to już któryś raz, tylko wcześniej mi się pojawił jeszcze ten Dark Forest. Znaczy ogólnie mi to nie przeszkadza, całkiem tak inaczej to wygląda, więc... Nie przeszkadza mi to specjalnie. Właśnie, wolisz na pizzę szynkę czy kurczaka? Może być to i to? W sumie właśnie kurczaka. Maja, może sobie zrobimy jakieś kurczaka jeszcze na pizzę, co ty na to? Nie miałem z pizzę z salami bekonem. Bekon jest za tłusty. Ja się staram zdrowo odżywać, wiecie, nie jem tłustych rzeczy. To czemu pijesz czarną wodę? Bo to jest zdrowe. Kto ci takim by nie popowiadał? Nikt, sam sobie mówiłem. Ej, nie ma normalnie gdzie tej. Ty, a co jeśli te... Co jeśli dżungle to są te rzeczy teraz z Twilightu? Czysto teoretycznie jest jakieś prawdopodobieństwo tego. Że zamiast pustyni generuje się świat, czy ten kawałek biomu Twilightowego. Ale to też jeszcze zatem powiem sobie jest pytanie, dlaczego nie ma pustyń? No właśnie, dlaczego nie ma pustyń? A to jest normalny ten, normalny świat. A tu pustyni jak nie było, tak nie było. Ja się zaczęło o żarciu. No, co poradzisz? Właśnie, trzeba będzie spytać Kenara o to. Albo kurde te, słuchajcie, kiełbaskę z tego, z piekarnika, z tego, z grilla. Oh my god, jak za mną łazi masakra. Trzeba zrobić. Kurde, kiełbaskę, jeszcze do tego taka pikantna musztarda. O, bo ketchup nie, bo ketchup jest z pomidorów. To ketchup, ewentualnie ketchup to ten z piekła rodem, ten czarny. Ale to do kiełbasy to nie. To się nie nadaje do kiełbasy. To jest bezczeszczenie kiełbasy, żeby jeździł z ketchupem. Nawet nie pikantnym. Bo? No gdzie? No, to jest tutaj się jakoś tak zielono robi. Przez chwilę się robiło. Ale faktycznie nie ma żadnej pustyń. Coś tu not comprendo mają. Rozpal grilla na live. Spoko, na środku pokoju. Ale wiesz, jakie zapachy ty sobie zrobisz? Wystaw grilla na balkon i sobie upiecz. To w sumie kiedyś był taki plan. I co z tym planem dalej? Nie mam grilla.
Ale tak się zastanawiam, nie wiem, ma ktoś z was tego grilla elektrycznego? Jest jakaś taka, znaczy no wiadomo, na grillu elektrycznym nie ma tego dymku, nie? Nie ma tego posmaku dymku. Ale czy w miarę spoko, czy to wychodzi tak z grilla elektrycznego, wychodzi jak, nie wiem, tak z piekarnika? Bo tak z piekarnika to dupy nie urywa, nie? O, jak Firewatch, bo tak, na ognisku, na patyku tą kiełbaskę. O, to normalnie. Jak teleporty się na jakieś dalekie kordy, no ale to mi, nie wiem, czy mi to coś da. Bo tu w zasadzie generuje świat w miarę czysty. A, nie to. Patrzcie, ile już przyleciałem. I tu żadnej pustyni w zasadzie. Wiesz, to trochę takie dziwne, nie? No. Tu jest domek. Na grillu dym straszny, nie polecam. No, ale to właśnie o ten dym chodzi. To jest to właśnie, że ten grill, ten dymek zapachnie tą kiełbaskę. To jest właśnie to. To jest to. Inaczej niż z piekarnika na tym? O kurde, Maja, trzeba będzie zainwestować w ten. W grill elektryczny. Mówisz? Kusiek, nie polecam grill elektrycznego, jest nie polecam, brak smaku. No i jak tutaj, raz normalnie. Ej, robię się głodny przez was. A kiedy serniczek? Serniczek będzie w czwartek, może mi Maja zrobi, bo obiecałem, że mi zrobi. Mam obiecany. No będziesz grzeczny. Już za późno, już mi powiedziałeś, obiecałaś, że będzie serniczek. No to lepisz kopciki, serniczek i pomarańczowa galaretka. Zależy też jaki grill, bo może być metalowy, a może być kamienny. A który lepszy, metalowy czy kamienny? A żurek sobie zrobiłeś? Żurek niedawno jadłem, więc szczerze mówiąc... Znaczy, jakby mi ktoś podstawił teraz, to bym kłapnął, ale tak to nie mam jakiegoś parcia. Mega tylko żarciu. Kamienny lepszy. Bosze ciałko. Nie, bosze ciałko mi nie smakuje. Nie będę jadł. Lepiej kupić grilla z Biedronki za 5 zł. Lol? Jak? To jest pytanie, czy te rzeczy tutaj, twilightowe, to drzewo, jest kurde... Nie no, raczej nie, no bo to... Nie. Kurde, no mam dylemat teraz, ludzie. Live as City Skylines, ale to na pewno nie dzisiaj. Murowany grillek plus altanka plus plazma plus dobrze wyposażony barek, wygląda się grill 3 razy w tygodniu. Palony. Masz takie coś? To wpadamy do ciebie. Tylko kup dobrą kiełbaskę. Aha, nie masz. No to dupa. Jak zbudujesz tutaj zać? Ej, zaraz chyba poddaję. Nie będę... Jak? Żeby tyle pustyni nie było? Może coś z kanarem tutaj... Dorwać Kenara, może jutro. Zostawię mu może wiadomość, o. Coś tu jest i tak. Nie ma tak jak wbić na live i zrobić się głodny w 6 minut. Luniaczek, kiedy nagrasz Firewatcha? Firewatcha mam nagranego, nawet zrenderowanego, więc wstawię go jutro też chyba. W ogóle te filmy, które miały być dzisiaj, wstawię jutro. Co Maja, masz jakąś pustynię? Albo dżunglę? Nie mam. Chociaż będzie aktualizacja moda w parce, chodzi o mechanizm. A co się w mechanizmie zmieniło? Że warty jest aktualizacji? Jakieś większe zmiany, czy nic za nic? Zjadłem sobie naleśniki. W sumie naleśniki? Dawno nie jadłem.
Tylko takie grubsze troszeczkę, takie są zajebiste, takie grubsze, nie takie wybornie cienkie, tylko takie troszeczkę grubsze. Oh my god. Właśnie mają naleśniki też mi możesz zrobić. Nie masz wymagania. Nie, znaczy sam kiedy ja to wszystko zjem, to mi chyba prędzej dupka szczeli niż... Kusiek, jaką kamerkę polecasz? Ale kamerkę do czego? Do internetową? Jakąś Logitecha, ja mam tu C910 i całkiem spoko. Ale lepsza jest C920. A czym się różni? Jest bardziej płynny obraz na C920. A cenowo chyba teraz koło 300 zł wychodzi. I długo będzie finalna wersja mechanizmu. O, widzisz. A, to pewnie, no to zaktualizujemy, to napiszę do Kenara, żeby zaktualizował ogólnie wszystkie mody, które się da. I będziemy tworzyć, to pewnie udostępnię. Nawet za po live napiszę do Kenara, zostawię mu wiadomość. Żeby zaktualizował i żeby sprawdził od razu ten Twilight, co, czemu mi się te rzeczy tu jest spawnią. A czemu mi się nie tworzą tutaj nigdzie te pustynie i te. Dżungle. C920 około 500 zł, to podrożała? Kiedyś widziałem za 300 coś. Także no. Ja zjadłbym czarnowodę, ale nie. Czarnowoda to nie. What the? Znalazłeś? Nie. Bo... O, uważaj, fajnie. Nie, bo przed chwilą to był taki mega gigantyczny creeper. Mhm. Go nie ma, jest zorza polarna. Fajnie. O. Fajna, nie? No coś nowego. No bo to z modu. Uważaj! Dirt! Tyle dyrtu w całym mieście. Nie widziałeś maju tego jeszcze. Jakiś ty dziejesz. Rozśpiewany. No, takie mam spotykane. Czekaj, co ja jeszcze zrobiłem śpiewać? Było morze. A w tym morzu pływał zając i nogami przebierając śpiewał tak. Było morze. Tak. Pierwszy raz to słyszę. Nie słyszałeś tego? Nie. O. Nigdy przy mnie jakoś tak bardzo nie śpiewałeś. Nie śpiewałeś tego? Na pewno ci śpiewałem, było nie może. Nie śpiewałeś. Gdzie? Było może na pewno. Nie śpiewałeś. Pamiętałabym. Ty to jest ciasteczkowy? Czekaj. Ciasteczko. Nie daj mu wybuchnąć. Ale nie temu. Konkretyzowałeś. Oj. Dobra. O, dobra piosenka. Dobra piosenka od Jasiek. Pulwazaur. A to jest piosenka na cześć Pulwaryzera z Thermal Expansion. Pulwazaur. A co on taki, jakiś taki dziwny? Dark Creeper? Jeszcze w sumie śpiewałeś ten, żelazo. A nie, żelazo mi się zdziło. Zdziło ci się? No. Ale może Maja ten. Zaśpiewajmy coś związanego z kurczakiem na przykład. Polędwiczki.
Ej, husiaczku, husiaczku. Polędwiczkę. Właśnie, kłapną jako polędwiczkę, nie? Ale to jeżeli by zrobili Saigon, kurde. Jak w 40 którymś. O, to jest ten szybki. ADHD. Mhm. To zmienia faktu, że dalej nie mamy tego. Że dalej nie mamy jaskini. Ale tu znowu mamy taką tą. Też nie było dużo tego, no. Tego takiego śnieżnego biomu, nie? Jak on się nazywa. O, jaka łapa, jaka znowu ta zielona ta. Haha. Nice. Proszę się przejdzie dalej w Mam Talent. Dziękuję. Kurdale, no. Gdzie może być pustynia? No skoro ten śnieżny biom jest taki duży, to zapewne musi być gdzieś pustynia. Nie ma bata. Husiek, co brałeś? Nie wiem, czarną wodę. No bo co piłeś? Może coś dolali. Jakiś kurde specyfik. Husiek, masz zorzę polarną w Minecrafcie? Owszem, mam zorzę polarną w Minecrafcie. O, tam też jest. Patrzcie, jak się fajnie o, zniknęła już. Owszem, zorza polarna w Minecrafcie. Jej! Zaczepista, nie? A wiedziałem, że je podpali. Skurczy. Byk. Czy to jest ognisty, czy to jest... jep, ognisty. Dobra, to jest glowstone'owy chyba. Co jest zmienia dalej faktu, że nie mam tej pustyni. Tu by przed chwilą og i znikł. To co to jest za chyba? Hydrogeno! On jak wypier... what the fuck? Bo to taki zwykły domek nie potrzebujesz, nie? Jaki zwykły domek? Nie, 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 zwykły nie. To jest jakiś ten dungeon. Może ta będzie taka tam. Tam jest obiegane przez pająki. Będę brał cię. Gdzie? W Twilightie, dokładnie. Ej, Husia, masz spać, to by było dzisiaj. Ale to taką piosenkę kiedyś śpiewałem. No śpiewałeś. Będę brał cię. W Twilightie. Gdzie? W Jałcie. Ale czekaj, bo pasuje teraz tutaj wejść. Nie znalazłeś to? Nie, kurde, nie znalazłem dalej. To oszukuje mnie jakieś... Czekaj, to muszę jakoś się przykopać do tego. To sobie wejdę. Misiu cię śledzi. O, patrz, jaka zajebista żorza, patrz. Łooo. Aj, 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 aj. A paszą won! Oj, 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 moja półserduszka. Znowu! Ty masz cię jak foksa. Ale tam jest ten, to ja się muszę zregenerować troszeczkę. Dopiero tam wpadnę, zrobię dym. O, i znowu zorza. A zorza się już kończy. Co to jest? Co to jest? Sweet corn seeds, o sweet corn, to jest ta słodka ta, nie? Słodka kurydza. Powiesz? Oh my god! Stara urna z Minecrafta, to mam. Co za wandal. Rozbiłem i złoto było. Ale tu nie ma tych, ale tu są te iridiumy. Iridiuma bym se kopsnął. Dobra. Czyli to nie było tego co ja chcę, ale może będzie zaraz gdzieś coś innego.
takim kopcu tu ma być? Znaczy, taka świątynia, kurde. Kiedy dokończysz budowanie stajni, ale to stajnia już jest chyba, znaczy no, po części wybudowane, więc tam niedużo zostało już. Chociaż jak głodu mi narobić, teraz jem życie i smacznego. Co jesz? Jakie życie? Żyto może jesz. Strasznie dużo tych squidów. Od zarąbania. Sobie tylko to mi się maja ten skończy. Jetpack. Trzeba będzie to przełożyć na inny dzień poszukiwania. No, no, no ale, ale patrz, że już ten ogólnie ten cały śnieżny biom się ciągnie. Bo też jest go sporo. Jak się, tak zaczął, jak się zaczął śnieg, to jest cały czas śnieg. Śnieg, śnieg, jak w Rosji. A ten problem ze squidami też może. A to problem ze squidami to akurat to nie jest problem, tylko ja chciałem, żeby Jinx, jak powiedzieć. Żeby Kenar zwiększył spawn tych squidów, ponieważ był problem na Bios of Plenty. No ale żeśmy nie zmniejszyli. I tak zostało. O, przepraszam. Doktory live do 23, słuchajcie, o 23 kończymy, czyli za 9 minut. Bo trzeba coś kłapnąć, tak jak mówię, trzeba coś zjeść. I około 24 nagrywam z Jingisem nasze Minecrafty, więc no. To nie mieliście jutro nagrywać? Nie, dzisiaj. A nie mówiliśmy, że wtorek? Nie, dzisiaj. Nie wtorek? Nie. Wtorek? Nie, dzisiaj. Ale wczoraj to już będzie wtorek. No, no w sumie nie. Wtorek, nie? Ale chodzi mi wtorek, w sensie wtorek na środę, nie? A, nie. Nie. Znaczy był taki plan, ale zmieniliśmy sobie na dzisiaj. No to pięknie. Be. Kurde, to jest gorzej, bo nie ma, mówię, no nie ma tej, nie ma pustyni, nie ma dżungli. Trzeba Kenara wziąć za frak, żeby sprawdził co i jak. Z Jingisem nagrywasz No Name? Tak, z Jingisem nagrywam No Name o 24. Gdzieś tak. Znaczy zanim zaczniemy, to pewnie będzie około pierwszej. Bo jeszcze musimy się nieraz wygadać na pierdoły i to tak czasami zaraz schodzi. Pięknie. Tak to już bywa, jak się stare chłopy zejdą. Gorzej niż baby. Wiesz, jak jeszcze trochę i 60 level będziesz miał, owszem. Widzicie co Maja robi? Lul. Maja, to jakiś nowy sposób latania masz? Czemu? Zrobię ci skida, później ci wyślę. No, chodzisz po tej paralotni. No, chyba sobie dam spokój z tym, bo masakra jest jakaś. Ale cały czas śnieg. Jak nie było śniegu, to... Śnieg. Śnieg. No, a przedtem miałeś przeważnie jeden taki sam las. No. A teraz, ale przecież ile tego śniegu jest już? To bez przesady. No ileż może być tego śniegu? Widocznie nadeszła zima. Zobacz sobie mema na grupie, przed chwilą zrobiłem. Za chwilę zobaczę. W jakie dni jest No Name? W te same, co zawsze ustaliliśmy, czyli środa i piątek. A Jingis jest stary od ciebie? Tak, Jingis jest stary ode mnie, bo Jingis ma 42 lata.
stara dupa z niego. Co, jakiej dużej różnicy między wami nie ma? O, o! Śnieg się kończy. Jak nie ma Maja dużej różnicy między nami? Hmm? Ponad 10 lat, no hello! Ja srałem w pieluchy, a Genghis tam już wiesz. Myślał o lelum po lelum. A skąd ty wiesz, akurat myślał o tym? Tak mi się wydaje. A nie myślał o czymś innym. Genghis ja myślał o czymś innym. Wiecie, będziesz miał swój sklep z koszulkami? A w sumie nie wiem. Na razie mi się nie chce. Nie, on nie ma za bardzo wzorów na razie, więc... Nie wiem, na chwilę obecną ci nie odpowiem, czy tak, czy nie. Na razie to nie mam pustyni, tu jest większy problem. Sklep to tam pikuś. Jetpack ci się kończy, wiem właśnie. Zrobiłem jakieś bagna, ale... Dziwne mgiełki się tworzą na tych... bagnach. Nie wiem, czy tak miało być, czy... Ty masz 29 lat, Husiek? No nie, jeszcze nie mam, ale w lipcu będę miał. No nie, Maju? Mhm. Ale, na razie to będzie dzień dziecka jeszcze. Tak. Co ci kupić, Maju? Na dzień dziecka? Patrzcie, co ja mam ci kupić na dzień dziecka? No to buteleczka piwa wystarczy. Buteleczka piwa, jakie wymagania. Ale patrz, no patrz. O. Jaki pieron to jest takie? Co tu się dzieje w ogóle? Jakaś taka dziwna mgła. Aha, nie wiem, czy to... No znowu ten taint. Pustyni jak nie było, tak nie ma. To już aż to dziwne jest. Kurczę, wystarczy mi tego, żeby tam dolecieć na tą górę. 240, 220. Zaraz mi się jetpack skończy. No, jetpack mi się bawił, skończył. Skończyło mi się palewko. Dobra, to nic, to chyba co... Znaczy, zakładałem, że to znajdziemy. To ogólnie jest jakiś taki większy biomeł. Też takie, tak, że takie struktury się tworzą, kurde, to jest coś niepodobne do Minecrafta standardowego, nie? Ja to muszę Kenarowi zlecić, żeby on to sprawdził, bo to jest coś nie halo, bo żeby takie struktury w 1.7.10 się standardowo tworzyły, to też jest takie podejrzane. Mam pewne podejrzenia. No to pięknie. Hathalia. Ja ci mówię, że nie znajdziesz. Ja miałem ten sam problem, jak miałem bez Biomes of Plenty. Dupa ni hu hu. Nie znalazłem pustyni takiej dużej. Później zrobiłem sobie mapę z Large Biomes w Aktywie, ja wtedy miałem... Aha! Nie musimy, że znowu będę musiał Biomes of Plenty wgrywać, bo to będzie masakra. Co ci tam wiem? Nie, zrobimy aktualizację z Kenarem w ciągu najbliższych dni. Tylko później nie zapomnij mi wysłać... Wyślę. Dobra, a tymczasem tepam do domku w takim wypadku, bo to chyba praktycznie nie przynosi tutaj żadnych rezultatów. Maja, jak coś, to możesz do mnie tepać, jestem w domku. Tak, też jestem. Okej, dobra ludziska, to cóż, kończę na dzisiaj. Nie udało mi się znaleźć tego, co chciałem, ale w sumie tutaj mówię, dobrze zrobiłem live'a, bo dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, co i jak nie tak. Ale to sobie sprawdzę. Aha, nie mogę nic z tym zrobić, dobra, czyli coś. Do czegoś to trzeba będzie wrzucić.
fajnie to wygląda. Dobra. To widzimy się w kolejnym live i pewnie w kolejnym odcinku na YouTubach. Także no. To chyba, że. No, Twilight Forest. Właśnie w tym Twilightem może być faktycznie. Faktycznie problem. No nic, będziemy to sprawdzać. Aktualizacja będzie na stronie u Kenara, także na pewno dam wam zdać. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym live. Trzymajcie się i pa pa. Pa pa.